Witajcie na naszym kanale Ukryta Prawda Starożytności, gdzie dziś opowiemy Wam o pochodzeniu i symbolice święta Halloween. Czy wiecie, skąd się wzięła ta tradycja i co oznaczają jej najbardziej znane elementy? Zapraszamy do oglądania! Aby to zrozumieć, skąd się wzięła ta tradycja i co ona oznacza, musimy cofnąć się w czasie do starożytności i ludów celtyckich, które zamieszkiwały tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii czy Francji. Dla ludów celtyckich początek zimy i początek lata były najważniejszymi świętami w ciągu roku. Wierzyli oni, że w dzień 31 października zacierała się granica między światem żywych a zmarłych i duchy mogły przechodzić pomiędzy nimi. Ten dzień nazywali Samhain, co oznaczało koniec lata. Samhain był zarówno czasem radości z minionych zbiorów i powrotu bliskich do domów, jak i czasem obawy przed zimą i złymi duchami. Aby je odstraszyć lub uspokoić, ludzie palili ogniska, składali ofiary ze zwierząt i roślin, przebierali się za potwory lub zwierzęta i chodzili od domu do domu prosząc o jedzenie lub pieniądze. Wierzyli też, że tego dnia mogli wróżyć sobie przyszłość lub komunikować się ze zmarłymi. Z czasem tradycja Samhain została zmodyfikowana przez wpływ chrześcijaństwa i innych kultur. W VIII wieku papież Grzegorz III ustanowił 1 listopada jako Dzień Wszystkich Świętych, a 2 listopada jako Dzień Zaduszny. Wieczór poprzedzający Dzień Wszystkich Świętych nazwano Wieczorem Wszystkich Świętych, skąd później powstała nazwa Halloween. W tym dniu ludzie nadal pamiętali o zmarłych i modlili się za nich, ale także bawili się i stroili żarty. W średniowieczu w Anglii i Irlandii rozpowszechnił się zwyczaj chodzenia po domach i śpiewania pieśni w zamian za jedzenie, zwany soulin. Dzieci i ubodzy przebierali się za dusze zmarłych i prosili o ciastka, duszyczki, które miały pomóc duszom w czyśćcu. W XVII wieku w Szkocji i Irlandii pojawił się zwyczaj gaizyn, polegający na przebieraniu się za różne postacie i odgrywaniu scenek lub wykonywaniu sztuczek w zamian za słodycze lub pieniądze. Stąd wzięła się zabawa w cukierek albo psikus. W XIX wieku tradycja Halloween została przeniesiona do Ameryki Północnej przez imigrantów z Irlandii i Szkocji, którzy uciekali przed głodem i prześladowaniami. Tam zyskała nową popularność i zróżnicowanie. Zaczęto używać dyni zamiast rzep lub buraków do robienia lampionów, które miały symbolizować dusze zmarłych lub straszyć złe duchy. Zaczęto też organizować parady, gry i konkursy związane z Halloween. W XX wieku święto to stało się komercyjne i medialne, a jego symbole i motywy były wykorzystywane w filmach, książkach, muzyce i reklamach. Jak widzicie, Halloween ma bogatą i ciekawą historię, która łączy w sobie różne kultury i tradycje. Jest to święto pełne magii, tajemnicy i zabawy, które każdy może obchodzić po swojemu. A wy jak spędzacie Halloween? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!